Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tadeusz Morz, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części naszej audycji, szczególnej audycji, proszę Państwa, bowiem jeśli policzyć moich gościów, przypominam, że liczyłem się, gości moich, przepraszam. Gościów u nas dostatek. I gości to jest przewaga pań, to zdecydowana. Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracy Zasobów Prywatnych Lewiatan, profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, to jest 66% do 34%. Jacek Socha, był przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, minister skarbu obecnie w PricewaterhouseCoopers. No, gdyby mnie policzyć, ale ja jestem tylko tutaj gospodarzem, który sprząta, proszę Państwa, no to byłoby 50 na 50. To i tak świetnie, i tak lepiej niż to, co zaproponowano panią, prawda? Bo 30% parę 35. Kwota. Parytet to jest 50 na 50. Tak, kwota, no oczywiście, że tak. I przez to się nie mogę dostać na studia medyczne, bo był parytet 50 na 50. 50 na 50. No i tak świetnie. Tak. Ale pani profesor Mączyńska chciała coś powiedzieć. Nie, nie, ja teraz tak mówię. Właśnie ja papierów wartościowych, no zapomniałem Państwu powiedzieć. No, tak. O właśnie o tym chciałam powiedzieć. Że zapomniałem powiedzieć. Że pan redaktor zapomniał powiedzieć, a wcześniej wytykał kobietom roztargnienie. Otóż ja nie jestem pewna, kto jest bardziej roztargniony, czy kobiety, czy mężczyźni, ale znany jest taki bardzo znany przypadek, bardzo znanego pana, który wybrał się łowić ryby z dzieckiem. Tak. Kilkuletnim i wrócił do domu, zapominając, że nad jeziorem zostawił dziecko. Dziecko, aha. No to dobrze, że nie łowię ryb, proszę Państwa. Ale wziął wędkę z sobą. Profesor chciała się zemścić mnie za to, że zostawiła telefon w taksówce. I tutaj na antenie jeszcze, proszę Państwa, poszukiwała tego telefonu. Pan redaktor zapomniał powiedzieć o kursach i tak dalej. Dow Jones zyskał wczoraj 0,01%. Lekkie spadki na rynkach zachodnioeuropejskich. W Warszawie WIG20 na zamknięciu miał 0,17% na plusie. Ale dzisiaj dramatyczny dosyć spadek, proszę Państwa. Dramatyczny, no mocny bardzo. Zdecydowany. Nikkei w Tokio stracił 2,8%. No, bo jest tak. Kolejny rozdział. Tak jest. I Hang Seng w Hongkongu 1,3%. Kolejne trzęsienie. Na wszystkim dalszym ciągu wyciek z... Podano jakiś stopień radioaktywności. Także no, nie jest dobrze. A cóż w tej chwili? W tej chwili od góry do dołu można powiedzieć czerwono. Proszę Państwa, WIG20 traci w tej chwili 0,5%. W Londynie spadek także o prawie 0,6%, prawie 1% we Frankfurcie, 0,75% w Paryżu. Waluty drożeją. Frank szwajcarski o 0,4% kosztuje niestety już 3,04 zł. Wczoraj jeszcze 3,01 zł. Euro 0,05 w górę 3,97. Dolar amerykański o 0,2, 2,75. I funt brytyjski na minusie 0,28%. Cena 4,49 zł. EKG. Czy jesteśmy dzisiaj bogaci, czy biedniejsi? Jacek Socha zaczyna. O, ciekawe, tak? Dlaczego ciekawe? Znaczy, ja uważam, że jesteśmy jednak bogaci, mimo że jest sporo też złych informacji. Jako, że wygląda na to, iż to, co się dzieje w tej chwili na rynkach, to jest mimo wszystko chwilowe załamanie, wynikające z tego, co pan redaktor powiedział sytuacją w Japonii. Natomiast perspektywy rynków kapitałowych w tym roku są niezłe. Cena surowców również idzie do góry, aczkolwiek mieszane mam uczucia, ponieważ informacja, która do nas dociera, wyraźnie pokazuje, że będziemy musieli zapłacić drożej za żywność ze względu na to, iż drożeje ropa i drożeje również energia elektryczna, jak i również mogą być gdzieniegdzie niższe plony. W związku z tym w sumie uważam, że jestem bogatsi, ale sytuacja jest ale jesteśmy biedniejsi. Ale troszeczkę niektórzy, to wszystko zależy od tego, jaki jest koszyk wydatków. No tak, bo jest, proszę Państwa, no spójrzmy na to trochę inaczej. O żywności pan wspomniał, prawda? No żywność drożej i tak dalej. Wczoraj mówiliśmy o tym, że tendencja prawdopodobnie dosyć trwała jest, w związku z tym rolnicy polscy mają szansę na to, żeby się wzbogacić. No to wyraźnie się taki mówi, tekst, że będą rolnicy żniwa dla polskiego rolnictwa. Na, rolnicy milionerami. Dzisiaj zajmujemy 4. miejsce pod względem areału w Europie, natomiast 10. miejsce pod względem produkcji. I te proporcje powinny się odwrócić, prawda? Że powinniśmy na 4. miejsce przynajmniej wejść pod względem, pod względem produkcji. No jest szansa na to, że tak może się stać. To musiałaby się zmienić polityka rolna w Unii, bo przy tej, która jest w tej chwili i przy dopłatach, to niestety, masakra. Ale
trudno liczyć na to, że to nasze miejsce się, tak powiem, zmieni. Nie ma motywacji. Ale tu w przerwie mówiliśmy o urokach statystyki. Statystycznie bezwzględnie jesteśmy bogaci, ponieważ rośnie produkt krajowy brutto, czyli poziom krajowego bogactwa wzrasta o około 4%. Wobec tego na pewno jesteśmy bogaci, tylko że tutaj obowiązuje żelazne prawo ilości, ilekolwiek mielibyśmy. Żelazne prawo buszu. Ilekolwiek mielibyśmy, zawsze mamy, zawsze nam czegoś brakuje. Ale dlatego, że PKB rośnie, to już się przyzwyczailiśmy. No nie, właśnie, nie może być, ale ono nie rośnie. Ale w przyszłym roku będzie troszeczkę mniej rosło. Czymś to się przewidywania. No takie są przewidywania Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ale od paru lat obydwie te instytucje corocznie, a nawet częściej się mylą. A inflacja jest i dla nas zakładają mniejsze wyniki niż one od są lat, naprawdę. Niech się mylą tak dalej. EKG. Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią teraz o pensjach. No często o tym mówimy. Równi, a pensje mamy różne. Dziś polski dzień równych płac, ale nie ma czego świętować. 45% Polaków uważa, że kobiety w ich firmie zarabiają mniej. Średnio dostają o 1000 zł mniej niż mężczyźni. Gazeta Wyborcza, strona... Ale i to jest to procent, ten 1000 zł. Strona szósta. O 1000 zł mniej niż mężczyźni. No jeśli policzy pan średnią płacę, która wynosi 3 z groszami, no to jest... 400. To jest 30%. W stosunku do wędrów. Prawie. Proszę Państwa, no nie wiem, czy nie są to mity. Nie, statystycznie około 17%. Średnio polska kobieta zarabia o 1000 zł mniej od kolegi z pracy. Najgorzej wykształcone dostają nawet o 35% mniej pensji niż mężczyźni. Rozwiązanie tej zagadki jest niestety bardzo proste, mówi dr Kazimierz Sedlak, psycholog i dyrektor firmy Sedlak & Sedlak. Wśród osób o wykształceniu podstawowym i zawodowym występuje zdecydowany podział na zawody typowo męskie, jak górnicy, operatorzy maszyn i temu podobne, i na zajęcia sfeminizowane, sprzątaczki, kasjerki, szwaczki. Te pierwsze, zdominowane przez mężczyzn, są najlepiej płatne, a te drugie najgorzej. Ale co to znaczy zdominowane przez mężczyzn? Ja nie widziałem żadnej kobiety, która by się chciała pójść pracować na przodków 1000 metrów pod ziemią. No zdominowane to nie znaczy, że mężczyźni tam, proszę pana, siłą wtargnęli. No, tak to troszeczkę mogłoby... A widział pan minister mężczyzn, którzy tak hurmem gnali, żeby zostać przedszkolankami? Nie, ale może ale tak będzie w tej chwili. Tak, bo... na przykład w telewizji, mojej firmie macierzystej, w której jestem zatrudniony, proszę Państwa, sprzątaczami od lat są mężczyźni. No jeśli sprzątaczami, no to siłą rzeczy mężczyźni, prawda? Że mężczyźni, jeżeli firmy, ta firma wynajmuje firmy, które zatrudniają mężczyzn i to mężczyźni biegają tam z tym, bo to jest praca ciężka. To jest praca ciężka i być może powinna to być praca... Wyżej opłacana, jeśli wyżej opłacana i dla mężczyzn, jeśli są to jakieś potężne powierzchnie i tak dalej. Ale rozmawiajmy w takim razie o dwóch porównywalnych stanowiskach, gdzie kobieta i mężczyzna mogą tak w tym samym stopniu wykonywać tą pracę. No bo wiadomo, że mężczyźni z natury rzeczy są silniejsi niż kobiety. W związku z tym, jeżeli mówimy o pracach fizycznych, no to do cięższych prac fizycznych naturalnie są predysponowani mężczyźni oni to robią. Te prace z reguły są lepiej płatne niż inne, ze względu na charakterystykę pracy oraz no, mniejszą, co tu dożywać, konkurencję na rynku pracy, no bo kobiety siłą rzeczy nie mogą konkurować z mężczyznami. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce, przynajmniej w tych miejscach, gdzie ja pracowałem oraz w miejscu, w którym pracuję i wiele kobiet zajmuje wysokie stanowiska, zresztą moją firmą kieruje również kobieta. Jak dobrze. I dobrze kieruje, oczywiście, że tak. No ale nie tylko, również i całym działem podatkowym kieruje również kobieta. Ale ja mówię również o rynku kapitałowym i o komisji papierów. Gdziekolwiek od 20 lat się przewijałem, było mnóstwo osób, kobiet zajmujących stanowiska i nigdy nie było sytuacji takiej, żeby w urzędzie było rozróżnienie, że kobieta zarabia mniej niż mężczyzna. Ja też nie spotkałem takiej sytuacji. Proszę Państwa, ja... Mogą być sytuacje takie, że... Czasem ja nie rozumiem, o co chodzi zupełnie. Nie, no, słuchajcie, albo jest tak, nie może być tak, że w jednych sytuacjach uważacie statystyka oddaje rzeczywistość, a w drugiej sytuacji... Ale statystyka jest ewidentna, że przeciętnie kobiety zarabiają 17,6% mniej od mężczyzn. To ale oczywiście wygląda różnie na różnych stanowiskach. I jeżeli jest tak, że mamy w sektorze finansowym 70% zatrudnionych to są kobiety, ale w spółkach, w zarządach
w sektorze finansowym jest tylko 6% kobiet, to jest oczywiste, że jak patrzymy potem na tą średnią, no wiadomo, że prezesi zarabiają dużo więcej niż panie, które siedzą w okienku. No tak, więc... ale pani prezydent, z czego to wynika? No, z tymi średnimi to musimy bardzo uważać, bo jeśli pani prezydent, nie chciałbym pani obrazić oczywiście, zarabia 100 tysięcy złotych, a ja nie zarabiam nic, to średnio zarabiamy po 50 tysięcy. To nie o to chodzi, ale ja proponuję, żeby jednak nie sprowadzać tej dyskusji do manipulacji danymi, tylko do tego, jak to naprawdę wygląda. No nie, czy my nie powinniśmy właśnie tutaj zawsze zestawiać, czy to nie powinno być szersze, porównywalne stanowiska. Stanowisko takie. Średnie. Ale słuchajcie, ale wtedy, ja was przepraszam, ale to mówimy o czymś dużo głębszym niż porównywania tych samych stanowiskach. Bo mówimy właśnie o tym, jak to się dzieje, że w sektorze finansowym w zarządach jest tylko 6% kobiet. No tak, one są głupsze, nie nadają. Nie, ale to jest... A jak to się dzieje, że masz całe branże, takie jak właśnie edukacja, czy służba zdrowia, zdominowane przez kobiety, gdzie z kolei są najniższe wynagrodzenia? Bo to jest takie błędne koło. Branże, w których pracują kobiety, bo jeżeli już mówimy o tych górnikach, to ja przepraszam, ale pielęgniarka... Lekarze, lekarki zarabiają różnie? No dobrze, ale popatrzmy... Ale pielęgniarka, wiemy, że to jest zawód zdominowany kompletnie przez kobiety. Tak. Jeśli chodzi o jej pracę, jej odpowiedzialność, to ja bym się zastanawiała. Czy... Może mają lepsze predyspozycje, żeby być pielęgniarką. Żeby byli pielęgniarzami. Nie, ale to chyba problem... Jeżeli nie startują do tych stanowisk, znaczy mają inne miejsca pracy. A między innymi dlatego tam nie idą, że są niskie wynagrodzenia. I właśnie to jest to całe błędne koło, z którym trzeba skończyć. Myślę, że czyli co, z wynagrodzeniami niskimi trzeba skończyć. Jakbyśmy popatrzyli na przykład na parkingowego, który pilnuje parkingu. Nie, to jest większość mężczyzn. Myślę, ale ja to nie bardzo, że pani prezydent, pani powiedziała, żeby skończyć z tymi niskimi płacami wreszcie. O to chodzi. Panie redaktorze, rozumiem, że tutaj zachowujemy jednak rozsądek ekonomiczny i mówimy o tym, że wynagrodzenia powinny odpowiadać tej pracy, jakości tej pracy, odpowiedzialności, jaką się wykonuje. I niestety tak się jakoś stało i to się nie wzięło z powietrza. Tak się jakoś stało, że te zawody, w których dominują kobiety, one jednocześnie mają najniższe wynagrodzenia. A dlaczego tak się dzieje? No to o tym dyskutujmy, prawda? Bo to jest prawdziwy problem. No nie, ja bym tutaj, to rzeczywiście jest problem na jakąś wielką konferencję naukową, pewnie na jakieś duże badania, prawda? Bo ja bym nie powiedział, że te niskie płace są dlatego, że te zawody są zdominowane przez kobiety. Wie pan, gdzie jest początek tego błędu, a gdzie jest skutek? To jest jakby inna kwestia, natomiast jest to faktem. Ciekawy byłby eksperyment, gdyby gwałtownie wzrosły płace w edukacji, ilu mężczyzn zaczęłoby tam pracować, ilu zechciałoby pracować w edukacji i wtedy moglibyśmy... Być może dlatego, że w dalszym ciągu jakiś stereotyp panuje, że atrakcyjność mężczyzny jako głowy rodziny, czy jako ojca mierzy się także... wynagrodzeniem. Nie tylko wynagrodzeniem, stanowiskiem, możliwościami utrzymania. Mówię sobie wprost, możliwościami utrzymania rodziny, zapewnienia bytu rodziny. Ale to jest tego, że kiedyś mężczyźni byli jedynymi utrzymującymi rodziny, a kobiety wykonywały to pracę dodatkowo. Dzisiaj to się zmieniło, a wynagrodzenia zostały takie. Ale nauczycielka zarabiają, rozumiem, tak samo. Tak, zwłaszcza w szkolnictwie. Tak samo mało. Oczywiście, jeżeli jest natomiast mniejsza liczba mężczyzn, no to pewnie dlatego, że mimo ze względu na to, że prawdopodobnie mają większą dyspozycyjność oraz są silniejsi. A dlaczego mają większą dyspozycyjność? Właśnie. No bo wchodzimy teraz już w całą masę różnych innych kwestii. No i o tym trzeba rozmawiać. Roli kobiety. Panie redaktorze, ma pan małe dziecko i sam pan przyzna, że poza okresem urodzenia i karmienia piersią, wszystkie inne czynności wykonywał pan również, prawda? Proszę państwa. Ja wykonywałem. Nie, to jest nawet prostu. Jedna pani minister powiedziała, że mógłbym nawet i karmić, gdybym się uparł. No i to jest wielka fajna to robić, tylko problem polega właśnie na to, że dla pracodawcy, osobą, która wypadnie z rynku pracy i dlatego można jej mniej płacić, jest kobieta, bo jej dotyczy urlop macierzyński, Państwa, a nie pana redaktora. Problem polega na tym, że płace są za niskie. Czyli wracamy jakbyśmy podwyższyli płace w szkolnictwie, w służbie zdrowia, to by mężczyźni byliby głównie. Głównie? Nie, może nie głównie. Informacje Radio Tok FM.